Choć wybory dopiero w październiku, to walka na programy wyborcze, na obietnice wyborcze już się rozpoczęła. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Dzień z Republiką, a Państwa i moim gościem jest profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Profesor, który przygląda się temu, co dzieje się w na polskiej scenie politycznej, to już jest ten wyścig, drugi, trzeci bieg, czy jeszcze nie? Na pewno nie ostatni. To tyle chyba możemy powiedzieć. Nie, jeszcze czekamy na więcej. Tak, ale na pewno on został jakby wzmocniony przez konwencję pisowską w sobotę i niedzielę. I wydaje się, że po to ona była robiona, żeby wyprzedzić wszystkich przeciwników, zwłaszcza Platformę Obywatelską, która jest jedynym liczącym się konkurentem, więc z tego względu od razu wrzucono bardzo duży bieg, żeby to zadziałało, żeby to był taki prawie że moment wstrząsowy, jeżeli chodzi o ten elektorat, o którym cały czas mówimy, ten niezdecydowany, na kogo głosować, miało to oddziałać prawdopodobnie na niego i było na niego nastawione, aczkolwiek myślę, że również na elektorat tradycyjny, elektorat PiS-u, po to, żeby jakby utwierdzić w przekonaniu ogółu społeczeństwa polskiego, że PiS będzie kontynuował swoje programy pomocy socjalnej, wzmocnienia sytuacji rodzin, kwestie związane z demografią i tego typu rzeczy. Panie profesorze, no dobrze, ale to teraz tak po kolei. Może zacznijmy też od tego, czy my jesteśmy takim narodem, który lubi taką długą kadencję, taką długokadencyjność, wielokadencyjność. Czy nam się to zdarzało? No raczej nie. Bardzo dobrze, że pani poruszyła ten temat. Według mnie to jest główne niebezpieczeństwo, główne zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości. Bo przecież mało kto wierzy, że PiS może odstąpić od tych programów socjalnych, które przyciągały taką dużą uwagę, od działań na rzecz redukcji nierówności, zmniejszania dystansu między władzą a społeczeństwem, swojej polityki, jeżeli chodzi o stosunek do Rosji, wspomaganie Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to niebezpieczeństwo trzeciej kadencji to jest rzeczywiście coś takiego, do czego ludzie, społeczeństwo polskie się nie przyzwyczaiło, że można rządzić trzy kadencje, a nawet jeżeli się nie myśli w tych kategoriach, czy dwie, czy trzy, czy więcej, to myśli się w takich kategoriach, znowu do tych elektoratu niezdecydowanego wracam, że PiS rządzi dwie kadencje, w gruncie rzeczy, no a może by spróbować z tą Platformą Obywatelską, jaka ona by była, nie była, ale w gruncie rzeczy w demokracji to wypada, że dwie kadencje to już stosunkowo dużo i trzeba zmienić po prostu dla takiego nie tyle bezpieczeństwa politycznego, co po prostu tak funkcjonuje demokracja i tak trzeba. To jest największe niebezpieczeństwo. Prawdopodobnie te wszystkie działania PiS-u, jakby utwierdzania ludzi w przekonaniu, wzmacniania tego swojego programu wyborczego, czyli powtarzania w gruncie rzeczy po kilka razy to samo, zmierzają w tym kierunku, żeby jakby to niebezpieczeństwo zneutralizować. Panie profesorze, no dobrze, ale w takim razie mówimy tutaj o dwóch maksymalnie kadencjach. No to teraz jakby, czy jesteśmy w stanie trochę zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście ta Platforma jest dla PiS-u dzisiaj konkurencją, bo Platforma też rządziła kilka kadencji, prawda? No Platforma jest, tutaj chyba działa ten efekt tego właśnie, jak pani powiedziała, że Platforma rządziła, no do pewnego stopnia w związku z tym się sprawdziła, ma doświadczenie, tak to jest odbierane, no, nie można tego powiedzieć w ogóle o tej lewicy, przynajmniej w tej postaci, o PSL-u, to samo w ogóle jakiejkolwiek partii opozycyjnej, poza tym ma Donalda Tuska, który ma dosyć istotną pozycję na rynku europejskim, jeżeli chodzi o polityków. Ma kilka jeszcze innych atutów. No i największe poparcie w gruncie rzeczy. Takie ustępuje PiS-owi mniej więcej o 10 punktów procentowych, ale to jest duża, licząca się partia. W związku z tym to jest ta konkurencja, którą trzeba brać pod uwagę na pewno. Dobrze, a trzecia droga, która ostatnio ogłosiła swoją nazwę, to znaczy to połączenie PSL-u z partią Szymona Hołowni na czas kampanii, na czas wyborów, no później mówią, że będą się wspierać, ale raczej nie będą razem tego kontynuować. I co z tego wynika? Czy coś z tego ma wynikać, z tego, co pani powiedziała? Ja mam tylko do tego taki komentarz, że zaskakujące jest to stosunkowo wysokie poparcie dla tej formacji. Te 14 punktów procentowych, ono się powinno obniżyć.
z ostatnich wyników badań wynikało, że PSL stosunkowo wysoko się lokuje na poziomie 7%, jak na PSL to jest dużo. Ruch Polska 2,50 się obniżył też do 7%. Niby daje to 14 razem, no ale wiadomo, że to się nie dodaje. Tak? W związku z tym ja bym oczekiwał, że byłoby około 10%. Tymczasem jest 14. To jest zaskakujące. Natomiast cały czas mamy świadomość, że nic za tym nie stoi. Żaden program to nie jest żadna trzecia droga. No dobrze, ona ale te 14%, panie profesorze, to jest bardziej na PSL czy bardziej na Szymona Hołownię? Wielu ludzi zadaje to pytanie. Nie wiadomo. Bo PSL będzie miał więcej jedynek z tego, co mówią te, no właśnie, różne głosy zakulisowe. Jedna interpretacja to jest, że porówno. I 7 na wynika to z elektoratu PSL-u, a 7% dla ruchu Hołowni. Z drugiej strony, ponieważ PSL, jak się wydaje, jest na fali wznoszącej, to być może większym poparciem. I tak będzie. I to powinna być taka tendencja rosnąca w odróżnieniu od ruchu Hołowni, który do tych 7% obniżył się z jakichś, powiedzmy, czasami nawet było 12-11. W związku z tym można by zaryzykować hipotezę, że tutaj jest główny wkład PSL-u bardziej niż ruchu Hołowni. Panie profesorze, to porozmawiajmy o tych propozycjach. Czym w naszej świadomości, w świadomości Polaków jest ogólnie dzisiaj 500+, dlatego że no, muszę tu nawiązać do wypowiedzi Donalda Tuska, który ocenił w trakcie spotkania z wyborcami, że elektorat PiS-u to są królowie życia, którzy biorą 500+, piją, nie pracują, chleją i biją. Jestem przekonana, że ci ludzie, którzy biorą 500+, to są ludzie z różnych grup społecznych, zawodowych i to nie jest zawsze elektorat PiS-u. Tak, na pewno, bo ten, kto dostaje 500 zł, to niekoniecznie musi chcieć głosować na PiS. I na ale 800+ również bierze, zresztą. Ale bierze 500 zł, tak? Jakby załóżmy. Tak, no i co z tego ma wynikać? Znowu to, ten komentarz Donalda Tuska to prawdopodobnie mu się wymsknęło. Znaczy czasami nie jestem do końca przekonany, czy on się kontroluje nad tym, co mówi, bo to jest, oznacza utratę części elektoratu przynajmniej tego. No bo elektorat Platformy też bierze przecież pieniądze 500+. No, znamy takich ludzi. No tak, ale jeżeli biorę 500+ i ktoś mnie obraża, mówi, że chleje i wydaje pieniądze na wódkę, no to w takim razie nie mam powodu do głosować na partię polityczną czy na tego polityka. W związku z tym tutaj mamy do czynienia z nawiązaniem do takiego stałego elementu w programie Platformy Obywatelskiej, mianowicie do jednak zasady merytokracji. Wynagradzać tak, ale proporcjonalnie do zasług, czyli do meryt, czyli do trudu, talentu, wysiłku, kompetencji, a w związku z tym ci, którzy biorą i za to nic nie wnoszą, no to nie zasługują na to. Rozumiem, dobrze, czyli żebyśmy wrócili do pytania, 500+ jest elementem w polityce, w polskiej polityce, który jest elementem już wpisanym na stałe i żadna inna partia nie może się wycofać z tego projektu, mogą być tylko waloryzacje. Sama nazwa jest kojarzona z Prawem i Sprawiedliwością jednoznacznie, w związku z czym jakiekolwiek obietnice dotyczące, no, żądania dotyczące waloryzacji, które Tusk zaczął ostatnio wysuwać, czy jakby dowaloryzowanie, czy podniesienie tego pułapu, ten wniosek, z którym ma zamiar wystąpić do Sejmu, w gruncie rzeczy jest jednak powieleniem już tego wzorca PiS-owskiego. I już wystąpił, panie profesorze, dlatego że Donald Tusk chce, aby 800+ działało już od 1 czerwca. Musiał zareagować w ten sposób i zareagował w jakiś sposób na tą konwencję PiS-owską i tą obietnicę. Jednak podniesienie poziomu do 800 zł to jest więcej niż o połowę, prawda? W związku z tym jakaś reakcja była konieczna, krytyczna oczywiście, taka, żeby wymusić na Prawie i Sprawiedliwości, żeby coś zrobił, nie tylko obiecał te 800, ale zrobił to tak szybko jak możliwe, jak jest możliwe, a to jest niemożliwe, jak wiadomo, przynajmniej jak to wynika z tych wyjaśnień, które przedstawił rząd, że do czerwca nie jest to możliwe, więc Tusk nic nie ryzykuje, czy Platforma Obywatelska nic nie ryzykuje, wychodząc z tego typu projektem ustawy. Panie profesorze, ale nadal no, zbliżamy się do tego marszu 4 czerwca i przyglądamy się wciąż tej dyskusji, która temu towarzyszy. Politycy Platformy na nim będą, natomiast już dzisiaj wprost Borys Budka mówi o Szymonie Hołowni, że to pan dzieli tę opozycję naszą.
No i to jest fakt społeczny. Jak oni mają rządzić, jeżeli PiS, załóżmy, nie będzie miał większości? A kto powiedział, że oni będą, mają rządzić? No, to jak Platforma chce później, nie wiem, no jeżeli uda się, tak, uzbierać jakieś tam wyniki, to jak Platforma będzie chciała rządzić, współrządzić z PSL-em, z Hołownią, jeżeli z Lewicą, jeżeli w taki sposób też się komunikują, bo oni się w mediach komunikują między sobą. Dlatego nie będą rządzić, dlatego powtarzamy od dobrych kilku miesięcy, że po pierwsze ta idea wspólnej listy to była niemożliwa do zrealizowania, bo w gruncie rzeczy liderzy tych partii, innych partii opozycyjnych poza Platformą tego nie chcieli, a jeszcze gorszy to był ten, to co się będzie kształtować po ewentualnym nie tyle wygraniu wyborów, co po takim wyniku, że wyborów, że dodanie tych wyników dla Platformy i pozostałych partii opozycyjnych dałoby im przewagę. Czy oni by chcieli stworzyć rząd? Platforma by chciała oczywiście i chciała, żeby to się stało razem z PSL-em, z Lewicą i ruchem Hołowni, bo tylko dzięki temu mogłaby w jakiś sposób te rządy kontynuować przez 4 lata. Natomiast jest to z góry niemożliwe, chociażby przez te deklaracje PSL-u, tej trzeciej drogi, o czym mówimy. Właściwie tylko jedyna lewica skłaniała się od czasu do czasu i to ustami swojego lidera, jednego z współliderów, mianowicie pana Czarzastego, że być może coś takiego w grę wchodzi. Natomiast pozostałe nie. W związku z tym w ogóle ten pomysł, że Platforma może rządzić w połączeniu z innymi partiami opozycyjnymi jest nie do zmaterializowania. To żebyśmy też porozmawiali o koalicji. Dzisiaj, no nie ma co ukrywać, ale bardzo dobrych, nawet i chyba dobrych relacji takich prywatnych pomiędzy panem premierem a ministrem sprawiedliwości po prostu nie ma. Wiemy, że reforma sądownictwa już po wyborach, tak zapowiedział prokurator generalny. No ale żebyśmy też spojrzeli na sytuację Prawa i Sprawiedliwości, czy też suwerennej Polski. Kto kogo bardziej potrzebuje w tej relacji? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze kolegów republikanów, ma jeszcze kolegów Marcina Ociepy z tej Odnowy, Stowarzyszenie Odnowa, prawda? Ma jeszcze niezależnych posłów, których może do siebie zabrać. Ma jeszcze jeden atut, mianowicie może przyciągnąć posłów, ewentualnych członków tego parlamentu nowego do siebie, z innych formacji. Z PSL-u chociażby, no być może, to nie jest takie prawdopodobne, ale z ruchu Hołowni, z każdej właściwie z wyjątkiem Platformy, chociaż też tego nie wykluczał pan Sonik na przykład. Poseł Sonik. No, to się o PSL-u mówi, prawda? No, PSL jest taką partią, która przyciąga z natury rzeczy wszystkich posłów wychodzących z innych formacji. To tak, ale pan Sonik akurat pasuje. Mielibyśmy powrót do idei popisu w gruncie rzeczy. To jest to samo. W związku z tym ja myślę, że to minister Ziobro jest w gorszej sytuacji niż Prawo i Sprawiedliwość. No, według moich jakby prognoz to jest tak, że w przypadku wyjścia suwerennej Polski z obozu Zjednoczonej Prawicy PiS mógłby zyskać, a nie stracić nawet. Przyciągnąłby do siebie takim gestem, takim ruchem przyciągnąłby do siebie ten elektorat, któremu minister Ziobro i suwerenna Polska nie bardzo pasuje do tego wizji. Bo jest zbyt skrajny. Zbyt radykalny, zbyt antyunijny chociażby przede wszystkim dlatego. Ale przede wszystkim ten radykalizm i inne wady, przynajmniej to, tak. To na koniec jeszcze zapytam o Pawła Kukiza. Jest potrzebny PiS-owi, czy nie? Myślę, że raczej jako symbol pewnej determinacji, pewnej konsekwencji i sympatii, jaką cieszy się niewątpliwie jako jednostka Paweł Kukiz, to tak. Natomiast jako ruch społeczny czy partia polityczna nie. Podobnie jak zresztą Porozumienie. Nie wiem, dlaczego to pytanie, dlaczego Porozumienie umieszczane jest na listach i zadawane respondentom. Teraz już bardziej agroporozumienie, choć już pojawiły się takie informacje, że tam już są pierwsze zgrzyty. No ale w ogóle chyba nawet o zgrzytach to tutaj nie warto mówić, chyba w takiej postaci bardziej żartobliwej. Nie powstanie z tego żadna partia polityczna. Próbują się łączyć, po prostu bronić swoją sytuację na rynku. Będzie na pewno sporo się działo. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. O tych politycznych przebojach będziemy jeszcze rozmawiać na pewno na naszej antenie. Do tych wyborów jeszcze trochę zostało, tych analiz będzie sporo. To na koniec te sondaże, które mówią o tym, że PiS wygra wybory dzięki 800+. To są sondaże, które dzisiaj poważnie traktujemy, czy jeszcze się dużo zmieni?
ten wynik, o którym pani myśli, 32,4 do 27 z kawałkiem, no to zdecydowanie nie, bo tutaj ten dystans między PO a PiS-em jest bardzo mały. 10 punktów różnicy, które uzyskuje się z ośrodka Social Changes, to jest coś ważniejszego. Nie, no ten efekt 800 plus jeszcze nie zadziałał, zobaczymy. On może zadziałać dopiero w połączeniu z innymi obietnicami, jak sądzę. W tej chwili to jeszcze za mało. Profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A my przenosimy się na konferencję prasową Suwerennej Polski.